kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo. Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba rozległ się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, ciebie sobie upodobałem. Kiedy rozmawiam z młodymi, mówią, częściej świętujemy urodziny niż imieniny. Coś się zmienia. Czy to tylko moda? Pytanie. Świętowaliśmy chrzest, który finalizuje bardzo piękny etap Bożego Narodzenia. Jest istotny. Jezus słyszy, ty jesteś synem. Duch Święty wstępuje. To jest treść chrztu. Moi kochani, na tej świecy są piękne daty. Nie ma urodzenia. Ja byłem chory. 16 lutego urodziłem się, 25 byłem ochrzczony. 25 lutego jest dla mnie pięknym dniem świętowania. Wiecie, kiedy jesteście ochrzczeni? Jaka to data? Jakie to miejsce? Wielokrotnie to pytanie padało. Wiecie, jakie to jest piękne, kiedy się świętuje, że się jest dzieckiem Boga? Nie tylko się urodziło, ale Jezus mnie urodził przez Ducha Świętego. Jak wiem, kim jestem, zaczynam inaczej żyć. To nie jest tylko rocznica, to dużo więcej. Może by trzeba spróbować wrócić do tego dnia.